Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobacz, czy głośnika nie zasłaniasz, Mati. Nie zasłaniasz, dobra. W kolejnym odcinku Patentów Różela. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kilka patentów związanych z łokciami i kilka z kolanami. Pierwsze primo, co, od czego trzeba zacząć, to podwójna garda, prawda? Z podwójnej gardy też trzeba umieć bić i podwójną gardą trzeba umieć się posługiwać. Największy błąd, jaki jest, jaki widziałem zawsze, to jest pracowanie podwójną gardą w kategorii góra-dół. Góra-dół, zwróćcie uwagę. Chronimy głowę? Nie, kurwa, nic nie chronicie. Bo łokciami, kurwa, nie zasłonicie twarzy. Tu są dziury na sierpy. Nie chronicie nic, wam się zdaje, że chronicie, tak? Druga sprawa, schabu macie co odsunięte. A zaufajcie mi, że o wiele lepiej jest dostać w ryj, w czoło, bo czoło jest najtwardszym miejscem w ciele człowieka. Dlatego dostaniecie knockdown, to w walce stójkowej wyliczą was. Jest szansa zawsze, że się podniesiecie i ten kryzys przetrwacie. Nie jedna już taka walka była. A jeżeli chodzi o MMA, pójdziecie na dół, was nie znokautuje, tylko was podłączy, no to zawsze jest szansa w tym dole jakoś ustabilizować to, tak? Podstawą podwójnej gardy, jak macie pozycję, kolanka lekko ugięte, fujara do przodu. Kto ma? Co włączyłeś? Nagrywa się? Nagrywa się. A zaraz piknął. Mój telefon. Okej. Okay. I teraz patrzcie, tak bym chciał złożyć łokcie na pępku i do góry, i tu. I tu pracuję podwójną gardą, tu pracuję podwójną gardą, tak? A nie góra dół. Gdy atakujemy, no to normalnie. Jedna ręka bije, druga wraca do szczęki. Ale po to są właśnie patenty, żeby na błędy, jakie robi partner, wchodzić tymi patentami. Jeżeli tak jak już mówiłem w którymś odcinku, że to, co robimy na treningu, jest super, a w walce nam wychodzi chujowo. I teraz patrzcie. Podstawowy łokieć, jaki jest najczęściej używany, jest najczęściej bity z podwójną gardę kamienną, no to jest łokieć z boku. Patrzcie, łokieć z boku. Bum, tak? I teraz też można bić łokciem z boku w kategorii uderzenie, pchnięcie, tak? Bum, tak? A można bić łokciem z boku cięcie. Hop. Tak? Ale jak widzicie, jeżeli jest podwójna garda, nawet nie musi być jakoś perfekcyjnie złapana, no to zawsze te ręce z boku będą, tak? I prawdopodobieństwa trafienia takim łokciem oczywiście jest zawsze, jest mniejsze niż jak Kamil złapie podwójną gardę, na przykład jest jakaś akcja, tak? Wykańczam czasem sierpowym, czyli odruch naturalny jest. Jak idą proste, to garda zamyka się z przodu. Jeżeli idą sierpy, garda się zamyka na boku, czyli otwiera się środek. I teraz patrzcie, bijąc najprostszą kombinację świata, dwa proste sierp, roztworzyła się garda i teraz patrzcie, stój, nic nie zmieniaj gardy. Idąc łokciem z boku robi największy błąd, bo idziemy na podwójną gardę. Oczywiście mogę ciąć cyk, ale też dużych obrażeń nie zrobię, tak? Ale środek mam cały otwarty. I teraz kończąc tu ciosem sierpowym, patrzcie. Bum, wchodzę łokciem po linii. I ważne jest właśnie, żeby większy nacisk kłaść na łokcie bite po linii, niż łokcie z boku. Dlaczego? Ponieważ jak nawet partner ciasto złapie podwójną gardę, to jednak tutaj jest zawsze ta przerwa, bo ręce nie skleimy. Ręce są spocone, rękawy są spocone. I ta ręka przejdzie. Czy to będzie po linii łokieć, tak? Czy to będzie łokieć z dołu? Czy to będzie łokieć z góry, czy to będzie łokieć z góry, tak? Oczywiście, jeżeli jest ta garda za nisko lub na przykład ja troszeczkę za nisko, ja wyceluję sobie wyżej, bum, no to wejdzie ten łokieć, tak? Ale ja mówię o większym prawdopodobieństwie trafienia, tak? Prosty schemat, na przykład wchodzę sobie, tak jak mówię, dwa proste sierp, bum, 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 wchodzę sobie łokciem po linii, tak? Wchodzę sobie, tylnie prosty, dwa sierpy, bum, 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 hop, wchodzę sobie łokciem po linii. Tylko teraz tak, zwróćcie uwagę na bardzo ważną rzecz. Łokieć z dołu, hop, łokieć zamknięty, tak, hop, łokieć po linii, hop. Tak jakby był cios prosty, patrzcie, jest długi cios prosty, hop, tylni, jest długi łokieć, hop. Zasada bicia taka sama, biodro, palce i między bicepsem a przedramieniem mniej więcej kąt prosty, nie ma wkładania, wpychania. Tylko jest, patrzcie, bum, przejdź kamienie, patrzcie, na gruszce. Jest gruszka, nie ma czegoś takiego, że ja wpycham, tak? Tylko bum, ja biję, tak? Biję, bum. Zasada jest jak w boksie. Krok do przodu, bum, krok do przodu, bum. I oczywiście,
Mogę oczywiście dołożyć coś do tego. Na przykład wchodzę z tej kombinacja. Sierp, prosty sierp. Sierp, prosty. Sierp, wchodzę łokieć. Po linii wchodzę łokciem z dołu. Tak? Na przykład. Dwa proste sierp. Proste sierp. Wchodzę sobie łokciem z góry. Tak? I teraz ponowienie łokciami. Założenie, że na przykład poszedł łokieć z boku. Miałem w założeniu pchnięcie uderzenia, a poszło cięcie. No i jestem w tej pozycji hop, nito. No to oczywiście normalne, że jest powrót, tak? Hop, czy to będzie tu, hop, mam, czy to będzie tu, ale też wracam, patrzcie, po linii. Poszło hop i wracam między ręce, tak? I teraz właśnie cięcie jest bardzo dobre przy walce w pół dystansie. Na przykład, gdy się bijemy, tak? Nie w założeniu uderzenia tyle, co w założeniu zabrania partnerowi ręki, patrzcie. Pracujemy sobie, hop, biję ten łokieć, bum, ale biję po prostu, ale trzymaj tą rękę, kurwa. Chociaż tam napisane. Patrzcie, biję sobie łokieć, hop, w założeniu zabrania ręki. Zabrania ręki, zabrałem rękę łokciem, hop, otworzyłem sobie, bum, mogę sobie wrócić, bum, mogę sobie dołożyć. Będąc w półdystansie już po tych łokciach, nie ma miejsca na low, middle czy high, jest miejsce na kolano. I teraz tak, patrzcie, bardzo duży minus i błąd, jaki robi dużo osób, bijąc kolano na głowę, odchyla się do tyłu. Dlaczego? Jest szarpnięcie nogi do góry. Czyli cała wasza siła nogi idzie w górę. Czyli jest to szarpnięcie. Teraz, jeżeli szarpniecie bardzo mocno, odchylicie się do tyłu, a nie daj co będzie mieć spocone kopyta i będzie mokra ziemia, no to się wypierdolicie na plecy. Prosty schemat, bo jest bum, tak? Cały ciężar pójdzie do tyłu. Prosta sylwetka. Macie podwójną gardę i patrzcie, tak jakbyście chcieli swoje kolano wciągnąć na klatę, trafić się w czoło, między swoje ręce. Jest jakaś tam akcja, hop, 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 bum. Widzicie? Kolanko idzie między ręce na głowę, bum. No i prosty schemat tej kombinacji, połączymy to w całość wszystko. Dwa proste sierp, łokieć po linii, bum, przypuśćmy, łokieć z boku. Otworzyłem sobie partnera, wchodzę łokciem, bum, hop, kolanko. I tak samo, kolano idzie między ręce. Nie po rękach, nie po przedramionach, tylko bum, między ręce, bo tu jest zawsze ślisko, tak? Tu zawsze, zawsze będzie ta dziura. Podobnie jest z łokciem po obrocie. Tak, bijąc łokieć po obrocie, też starajcie się kombinować. Na przykład zwykłe oszukaństwo, tak? Wchodzę, dwa proste, bum, bum, sierp bije, tylko po to, żeby partner oszukać, żeby partner zabił tą podwójną gardę na bok, hop. I teraz patrzcie, łokciem po obrocie, nie wejdę, bum, z dołu wchodzę, między ręce, tak? Bo znów tu jest dziura, na to zwróćcie uwagę. Dwa, prosto oszukuję, bum, wchodzę dołem, ale oczywiście tak samo mogę, bum, wejść w głąb. To tam w którychś patentach Różala było, jak robiliśmy obrotówki i jakieś tam inne wygbasy. Następne kolanko, łokieć i kolano gołe, będzie kolanko na brzuch i teraz też, patrzcie, zwróćcie uwagę, jest już ten półdystans i starajcie się, gdy bijecie kolano, nie prowadzić go tu, no bo traficie w torby, tak, albo w cipkę, tylko bum, tu, na splot, tak, jest półdystans, jest blisko, tak, bum, na splot, żeby to kolanko troszeczkę, bum, wyżej wyciągnąć, i bić po splocie. Tak samo mówię. Po linii. Dlaczego? No bo tu jest kurwa ręce. Daj, tam będzie ciasno sklejone. Trzymaj. Patrz. Noga gdzieś tam się prześlizgnie, tak? A druga sprawa, bijąc z dołu, jak partner ma dobrze sklejoną podwójną gardę, traficie w łokieć. I sami się zdokautujecie. Czyli patrz. Taka podsumowująca kombinacja. Dwa proste sierp. Łokieć po linii. Bum. Otwieram. Hop. Robię. Bum, kolanko na głowę, bum, kolanko na brzuch, bum. Dziękuję, to wszystko. No tak naprawdę to nie.
Ty no co jest? Nie chcę się wyłączyć. Zatało.